Marlena Niemiec, tam cierpkie, jeszcze raz brawa. Ja bym cię chciała, Marleno, zapytać o coś na kontrze do tego, o co mam wrażenie, że pyta się ciebie bardzo często i też często się o tym pisze, o twojej poezji, czyli o tym nieustającym ruchu. Twoja książka w wielu odczytaniach i w jakiejś takiej recepcji krytycznej została oparta o to, do czego ty się też trochę sama przyznajesz, czyli do Rosji Braidotti, do tego nomadyzmu, do ciągłego ruchu, do ciągłego rozwibrowania. Zresztą to są bardzo rozbiegane, bardzo rozgadane, no właśnie bardzo rozwibrowane teksty, które mam wrażenie, że są jakimś takim rodzajem zatrzymania kadru, że one mogłyby być i jeszcze wcześniej, jako wstęp, i jeszcze potem jako rozwinięcia, właśnie w tym momencie się akurat zatrzymujesz. I ja bym cię chciała zapytać nie o to, co rusza, co inicjuje kolejną gonitwę, tylko o to, co ten język, co sprawia, że on się właśnie w tym konkretnym miejscu zatrzymuje. Nie to, co jest cierpkie, tylko to, przez co ten wiersz cierpnie. Nie o ruch, a o stopery. Dobra. No to myślę, że jakby ten, jakby cała taka opresyjność świata i całe jakby wszelkie takie poczucie właśnie zagrożenia z jednej strony napędza ten ruch, bo powoduje jakieś uniki albo odnalezienie innych ścieżek, żeby się jakoś przedostać w tym gąszczu, ale też z drugiej strony może powodować takie pewne zamarcie w jakichś stanach, które właśnie wymagają takiego zatrzymania się i może trochę schowania, że jakby ta opresyjność, która jest takim jednym z, myślę, z wiodących gdzieś tam tematów, może się realizować w takie dwa skrajne sposoby, czy z jednej strony może to być właśnie ruch taki, właśnie może być ruch, czyli jakiś dynamizm i jakieś właśnie poszukiwanie różnych ścieżek i takie prześlizgiwanie się wręcz, ale no też jeśli pojawia się jakieś zagrożenie, jeśli jest jakaś opresja, no to też jedną z takich reakcji obronnych może być po prostu zatrzymanie się i właśnie trochę takie skupienie się na tym na oddechu, czy po prostu na takim wewnętrznym uspokojeniu się, prawda? Bo jakby myślę, że gdzieś tam te wiersze, no wiele z tych tekstów jest taka trochę mentryczna, trochę taka mająca, na przykład taka łosanka, mająca jakby za zadanie się uspokoić, właśnie zatrzymać. Więc to stopowanie jest trochę odpoczynkiem od tego ruchu, prawda? Tak to widzę. Dobra, to ja cię zapytam znowu o linię, tak? Skoro wszystkich pytam o linię, o krawędzie, tak? Krawędź jest jakąś tam formą linii, oczywiście jakąś granicą. Teraz sobie tak szybko przypomniałem cytat Szymborskiej, tak? Że tylko co ludzkie potrafi być prawdziwie obce, reszta to lasy mieszane, krecia, robota i wiatr, tak? Czyli jakby w gruncie rzeczy wszystko inne płynie, wszystko inne się zaciera, natomiast wiersz ma tą krawędź, wiersz ma tą granicę twardą, miękką, przerzutniową czasami jakby kontur, gdzieś tam w klauzuli domykany. I tak się zastanawiam nad napięciem w twoich tekstach właśnie między tym ruchem i tym, że cały czas to się wszystko porusza i materia się rusza, a granicą danego wersu, tak? Albo w ogóle granicą całego wiersza jako punktem domknięcia tego wiersza. Z jednej strony być może, nie wiem, nad ruchami rozmiękczającymi, a z drugiej strony nad właśnie cięciami, tak? Jako technicznym aspektem twojego pisania. To właśnie myślę, że tych cięć jest sporo, to znaczy jest takie wrażenie często na końcach tych wierszy, ale też jakby te słowa są takie ściśnione, trochę zwarte w taki sposób. No właśnie jeśli chodzi jeszcze o te linie, to część wierszy pisałam właśnie w taki bardzo blokowy sposób i one tak graficznie są też takim właśnie równym prostokątem niemalże. Oczywiście nie są wyjustowane, ale są jakby takie bardziej zbite. No i właśnie, a mogłyby być? Co by się zmieniło? Właśnie nie wiem, w sumie nie próbowałam tak robić, ale to było ciekawe. Nie, znowu przypiję do Basi Klickiej, ona czasami paragrafami pisze, nie? I justuje właśnie, tak się zastanawiam. A jednak się strzępisz, nie? Tak, właśnie, a właśnie co do tych linii, to w pewnym momencie zaczęłam je bardziej, właśnie te wersy wydłużać i zaczęły być bardziej takimi kreskami graficznie niż takim jednym zbitym polem, więc jakby chciałam rozpisać tą zwartość na inny sposób i jakby te linie przebiegały
trochę inaczej. I myślę, że jakby pomogło mi to może nie znudzić się taką formą, ponieważ jest jednak dosyć powtarzalna w pewnym momencie i to wchodzenie tych linii, jakby wydłużanie tych linii sprawia, że ten dynamizm jest trochę inny i może właśnie nie zatraca się ten dynamizm, na którym mi bardzo zależy oczywiście. I jakby szukam takiej formalnej drogi, żeby go jakoś wyrazić. No tak, bo kołysanki są w sumie taką zbitką, nie? Jakby z gęstką, jak ja to mówię brzydko, a w sumie te wersy, które tak się suną, snują w pewnych momentach, kołyszą, coś rozszczelnia, ale właśnie kołyszą nie jak w kołysance, nie? Bo akurat chyba u Marleny te kołysanki są takie, no takie mało kołyszące, powiedziałbym, nie? Raczej właśnie takie skupione, bardzo gęste. Tosiu, jeszcze jakiś dopytek? A mamy czas? Właśnie nie mamy. Jeszcze pół minutki mamy, więc to by musiał być bardzo krótki dopytek. Marlena Niemiec, Tom Cierpkie, dziękujemy bardzo. Dzień na pół minuty.